Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Wiedźminie. Jesteśmy w Kertrolde. Dzisiaj u mnie jest 21 stycznia, więc zaledwie 3 dni do premiery w Forspoken, co nie ma dużego znaczenia, ale no, może mieć trochę, bo jestem blisko końca zakończenia przygód z Wiedźminem i dobrze byłoby skończyć na premierę Forspoken, a potem ewentualnie zabrać się za dodatki, jeżeli Państwo będą mieli ochotę. Szczerze mówiąc, to ja się mam ochotę zabrać za dodatki, boję się tylko, że za dużo rzeczy wezmę sobie na głowę i będę sfrustrowany i nieszczęśliwy i będę opowiadał smutne historie podczas nagrania. Tego byśmy przecież nie chcieli. Ciągle się zmagam z komputerem, staram się wszystko poustawiać, co jest drogą przez mękę, już któryś dzień mi to zajmuje. Tam są takie detaliczne ustawienia, które są dosyć kłopotliwe, ale dojdę do tego. Jestem cierpliwy i ostatecznie, gdyby mi się nie udało, to sobie kupię jeszcze inną kartę do przechwytywania, żeby to doprowadzić do perfekcji. A teraz wracamy do przygody, spotkanie z czarodziejami na statku i no i walna bitwa, nie? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Chyba dobrze byłoby pomedytować przed ruszeniem na bitwę. Ja nie wiem, jak tam dokładnie wygląda... Oj, przepraszam, tak wpadam na wszystkich co chwilę. Nie wiem dokładnie, jak wygląda sytuacja z odwarami i one bardzo często przed tymi większymi wydarzeniami się resetują. Wszystko chyba się resetuje. A, dobra. Miotkiem ci już dupę posmarowali? Nie rozumiem tej obelgi z tym miotkiem i z tą dupą. Zajrzeliśmy się trochę po twoim laboratorium. Nie wątpię. A po co tam? Tak, Geralt? O. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymała się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. No dobrze. Bywaj. Z kim to ja mam porozmawiać? A, z Avallac'em. No pewnie, że tak. Tak, Geralt? Kiedy już użyjemy Kamienia Słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z Białych Okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez Kamień Słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień Słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. No dobrze. Chyba nie będę go wypytywał o resztę, zwłaszcza nie będę zgłaszał naszej obecności w laboratorium. No bo po co? Znaleźliśmy Kamień Słoneczny. Dar Gelbana dla Dilian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Ja jestem na to przygotowany. Nie po raz pierwszy zresztą. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. Nawet Kowala odwiedziłem na wszelki wypadek pod sam koniec, żeby siebie zreperować, sobie sprzęt swój własny. Zajmiecie pozycję na klifach tu? I... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałbyś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje Kamień Słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem 7. Pułk Piechoty Imlak dokona abordażu. Pod komendą księcia Var Atre i z twoją pomocą. No, Emhyr nie szczędzi środków. Wstrzymał całą ofensywę na Skellige, żeby nam pomóc. Nie robi tego bezinteresownie. Robi to dokładnie z tego samego powodu, co my. Szanowni Państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Całkiem zabrzmiało jak dziewczyny, idziemy na podryw, czy coś w ten deseń. Powodzenia. Nie wiem, skąd to skojarzenie. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach, albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno? Bo jeszcze sobie nogę złamię? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Specyfików naważyć. O, jest i Tris. Tris, coś się stało? Nie. Po prostu chciałam jeszcze z tobą chwilę pogadać, zanim się zacznie. Głowa do góry. Gon jest osłabionym, a my nad nimi... Nie mówmy już o bitwie. Po prostu mnie obejmij i powiedz coś miłego. O, Jezu, prawie się zakrztusiłem. Wiesz, że tu niedaleko jest latarnia morska? Geralt, ty... Czy ty sugerujesz, żebyśmy... Nie. W każdym razie nie teraz. Chciałem powiedzieć, że od Nowigradu światło latarni morskiej dobrze mi się kojarzy z tobą. Nie wierzę. Powiedziałeś coś romantycznego. Ty, Geralt z Rivii. Chwila słabości. Tylko nie okaż jej w walce. Jeśli coś ci się stanie... Dam sobie radę. Zawsze tak mówisz. Jak do tej pory mnie nie zabili. No, raz tylko. Ach, Geralt, jesteś uroczy, kiedy próbujesz żartować. Próbuję? Wypraszam sobie. To był wyborny żart. Powiedzmy. Kocham cię, wiesz. Chcesz, żebym się rozkleił? Ciri będzie się ze mnie śmiała. No idź już. Aż z niego romantyk. Wspomina seks na latarni. Znaczy, przepraszam. Ja też. O, a jednak. Miłość na latarni, Boże. Miłość, to nie przecież nie chodzi o seks tylko i wyłącznie. Swoją drogą, jeszcze nie opublikowałem tego odcinka, w którym Geralt dokonuje tego ważnego wyboru. I ciągle jestem bardzo ciekaw, jak większość z Państwa zareaguje. Osoby wspierające już to przeszły, ale nie ma was aż tak dużo, żeby mnie ktoś jakoś napastował strasznie. I zresztą osoby wspierające nie mają skłonności, żeby mnie napastować, nie wiem, to... No dobrze. Fajnie gadają w tym swoim języku. I te rozmowy mi w ogóle nie przeszkadzają, bo jak obcy język to człowiek nie do końca kontaktuje, co i jak, i tylko słyszy ten biały szum. Ruszamy? No chyba trzeba. Jak, Geralt? Gotów? Dorwijmy sukinsynów. Z przyjemnością, Geralt, z przyjemnością. No to zaczynamy. Co w zasadzie jest takim komunikatem, jak na eventach sportowych, jak piłkarze komentują, komentatorzy komentują rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, ale ja wiem, że część z Państwa to słucha tylko, więc proszę Państwa. Stawiamy pułapkę. Moje serce należy do ciebie? Co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Eredina. En verelit cyrrenaj! Ader eich bleidn eidme. To jest ciekawe w ludzkiej naturze, że tak bardzo kiedyś wierzyliśmy w miłość. Że to była taka ważna idea w każdej historii, w każdej legendzie, że mężczyźni potrafili się tak zakochać bardzo, że jeżeli ich uczucie nie zostało odwzajemnione, to umierali z tęsknoty, w samotności, usychali. I to nawet nie chodzi o to, czy to są prawdziwe uczucia, czy to jest, wiecie, zmyślone na potrzeby legend i historii, ale ważne, że ludzie w to wierzyli. To dobrze o nas świadczy, przynajmniej kiedyś. Dzisiaj chyba cielesność jest głównym motywem wszystkich opowieści. A tutaj takie wyższe ideały, trochę naiwne, nie? Ale może ta naiwność była lepsza, ale nie sądzę. Bo z jednej strony ta naiwność była czymś uroczym. Czymś, co, jak mówię, świadczy o nas dobrze, ale z drugiej strony też ułatwiała manipulowanie nami i połamania mieczy, Geralt. A może nie. Każdy się wszędzie doszukuje pułapek, manipulacji. Patrzy na wszystko pod każdym możliwym kątem. Eisio! Gale wundet! Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. No, ruszajcie panowie, ruszajcie. Potężny jest ten okręt w porównaniu do skelligijskich i do nilfgaardzkich. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. Oho. Myślicie, że on liczył na to, że ona się włączy do tej walki? Cały czas miałem wrażenie, jakby w tej kwestii miał coś do ukrycia. Że wiedział, że ona się sprzeciwi. Kiedy jej powie, nie, nie wolno, Ciri. To ona wtedy powie, wolno, właśnie, zrobię. Ona jest też przekorna trochę. No panowie. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. O, ja cię nie mogę. No. Ale ich dużo? Trzeba ruszać do przodu. Wycinanie ich wszystkich w pień ma swoje zalety, ale chyba nie o to chodzi. Są następni. Czy oni do diabła nie wiedzą, co ich czeka? Powinni wiedzieć. Jest. Zirael, czekam na ciebie. No i proszę. No, te sztuczki może działały ze Skelem, ale nie z Ciri. No, jeśli to była jakaś pułapka, to już jej nie ma. Cały czas się zastanawiałem, co z tym lodem jest. Może to są jego zaklęcia, może to jest... Już nie wiem, czy doszedłem do tego ostatecznie, czy nie. Wydawało mi się, że to otwieranie przejść między tymi światami powoduje taką różnicę temperatur. Ale może to też zaklęcia tego tutaj. Dziki ten jest groźniejszy, straszniejszy przez to. No nie, kolego. Nie ma. No, faktycznie ich złapał w pułapkę. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. No. Gdzie on jest? Ty dziadu, ty. Jak widzisz, mam jeszcze parę w rękawie. Dobra, twardy jest. Żywiołaków będzie za dużo. Nie wygrasz, choćbyś mnie zabił. Taki mamy plan. Chyba najlepszy sposób, kurde, zawsze z tyłu. Trzeba mu pancerz rozbić. Jak widzisz, mam jeszcze parę osób w rękawie. Skubaniec skacze tak daleko. Żeby go załatwić, potrzebna jest Zirael. Albo dużo cierpliwości. Tylko 2-3 ciosy. Niewiele brakowało teraz. No przynajmniej dorwałem te wszystkie żywiołaki. O, do diabła. Muszę orkę znaleźć gdzieś w swoich przepastnych torbach. I zaraz ją znajdę. Dobra, orka jest. Teraz tylko wypłynąć do góry. Tam jakiś ogień jest, ale wydaje mi się, że tutaj po środku powinno być w miarę spokojnie. Tylko nadzieję, że kurde, tego powietrza to jednak trzeba tu więcej. Tych okrętów było więcej niż jeden? Bo wydawało mi się, że ten czarodziej był na tym głównym okręcie, ale chyba nie. No, te stateczki Skelligijczyków są malutkie w porównaniu do tego elfów. Próba taranowania takiego giganta. W ogóle wygląda, jakby z metalu był zrobiony. Geralt, ty się ruszaj, ale zapalił się. Zapaliły się te maszty. Kurwa mać! Teraz jest nasza szansa! Widziałeś Ciri? Była z tym twoim elfem! Braki mnie przedniesz za grube! Do morza ich spychać! Ja mam swój cel. Chłopaki niech tam walczą, ale widzę, że ogień coś tam podpalił. Mogę pomóc trochę okazjonalnie, ale... Hej, Hjalmar! Widziałeś Ciri? Kogo mam strzelać? Podobimy was, skurwysyny! Aż dno będzie czarne od waszych trupów! Przeszła ci ochota? Ja się nie interesuję tą walką. Tak jest. Cofamy się, Geralt. Cofamy się. Tak jest. Faktycznie, kurde, mają za twarde pancerze. O nie. Krach. Nie skończy dobrze dla niego, co? Ale może to i lepiej dla Skellige? Jak tylko jego córka została królową, to... Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. To niby jej oddał władzę, ale potem jak doszło do wojny, to... Sam się za nią zabrał. Po swojemu. wiedział, że idzie po śmierci. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. No, zobaczymy, kolega. No chodź, pokaż mi te swoje piruety i finty. Niech sobie popatrzę. Co to na to? Na twoim czarodzieju nauczyłem, że najlepszy sposób to rozmrozić ten twój cholerny pancerz. A dokąd to mnie zabierasz? Jemu łatwo przychodzi podróżowanie między światami. Do ściany. Nie lubisz srebra, co? Nie lubi srebra i nie lubi ognia. Też mu niewiele robi, niestety. Nie ma aż tak dużo życia, muszę powiedzieć. Co prawda niewielkie mu obrażenia zadaje, ale... Czemu ty, Geralt, podskakujesz zamiast unikać? Dwa ataki i odskok. Ucieczka. Piruety. Jesteś zadowolony? Plecy, jak się go trafi. Good luck. Gdzie lecisz? Szlak. No niewiele brakowało tutaj. Piruety. Jak ci się to podoba? Chciałeś mi coś powiedzieć. Avallac'h oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Ziraelę. Nie wierzę ci. Nikt nie kłamie przed śmiercią, co? To chyba jest taka prawda wiarygodna dla wielu, bo nawet chyba w... O do diabła. W prawie jest chyba taki zapis, że zeznania złożone tuż przed śmiercią są traktowane jako prawdziwe? A może to tylko na filmach amerykańskich, thrillerach sądowych? Gdzie jest Ciri? Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avallac'h mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie sztorm? Geralt, patrz! No niedobrze. Co? Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avallac'ha, póki to się jeszcze da odwrócić. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną i miej się na baczności. Oho. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avallac'h od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami.